Witajcie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w NAK. Kontynuujemy rozdział 12, czyli przedostatni w tej grze. No i jak sam NAK powiedział ostatnio, koniec ze skradaniem się. Pora wreszcie rozprawić się z kolejnymi przeciwnikami i nie przebierać tutaj w środkach. Mamy od razu pierwszych na swojej drodze. No, tylko że muszę jednocześnie uważać, żeby też nie przesadzić z tym atakowaniem. Czasem trzeba też czegoś uniknąć. Dobra, zbieramy relikty. To nam naprawdę niewiele poprawiło niestety stan naszej energii. Dobra, tego za chwilę załatwię też. Tylko najpierw trzeba uniknąć tego jego ciosu. I teraz bez problemu się udało. Okej, dzięki temu przejdziemy na drugą stronę. To mi akurat odpowiada. Zobaczmy tutaj, czy przypadkiem nie mogę tego zniszczyć. Właśnie, tak myślałem. Wyglądało to mi podejrzanie, że jest zakręt w tę stronę i nagle ślepa uliczka niby. Proszę bardzo, mamy jakiś element gadżetu. Część podwójnego dopalacza. NAK może zgromadzić dwa razy więcej energii z kamieni słonecznych i wykonywać jeszcze potężniejsze super manewry. Proszę bardzo. Podwójny dopalacz złożony. Mamy więc już kolejny gadżet. To super. Czyli będziemy teraz dwa razy więcej kamieni słonecznych gromadzić z każdego takiego kamienia. Fajnie. O, teraz to nawet widać. Widać, że te okręgi są troszkę inaczej. Trochę inaczej wyglądają po prostu. Wow, on jeszcze żyje, kurde, nie zwróciłem uwagi. Rzeczywiście takie kryształki mi dużo teraz energii słonecznej dodały. Znaczy tego żółtego paska. Dobra, spokojnie, żeby tutaj nie przesadzić. Pięknie. No i jednocześnie oczywiście te ataki, super manewry będą jeszcze silniejsze, więc to też będzie na pewno duży atut z mojej strony. I bardzo fajnie, że udało się jeszcze jeden gadżet w tym let's playu odblokować. Dobra, kolejny załatwiony, tutaj jeszcze znowu relikty. Niestety nie mam teraz szczęścia do reliktów, to znaczy wszystkie dają mi naprawdę mało energii. Aj, kurde, ale mnie załapał. Żeby tym razem obyło się bez podobnych niespodzianek, to po prostu właśnie super manewr sobie użyłem. No i tym razem się udało, chociaż wciąż mam bardzo mało niestety energii, więc muszę tutaj uważać, bo każdy cios może NAKa niestety zabić. Ale okej, wchodzimy dalej. Chyba się śpieszyli. Zapomnieli o podłodze. Muszą być zabezpieczenia dla tych, co zbudowali ten latający pałac. Aha. Lewitatory. To jest właśnie to. Gotów na próbny lot? Raz. Dwa. Skacz! No chodź, NAK! Tak, NAK preferuje zdecydowanie bardziej dosadne podejście. Ale lewitatory na pewno się przydadzą zarówno Lukasowi, jak i doktorkowi, żeby... Bądź ostrożny. W dół leci się długo. Żeby z dużych odległości, z dużych wysokości raczej skakać. No, muszę tutaj uważać, bo sporo tych robocików, no i proszę. Tam mnie jeszcze chyba coś spychało oprócz tego, no ale w sumie nie jestem pewien. Dobra. Jeszcze tego załatwić, tylko że kurde, ciągle strzelają tutaj do mnie. Spokojnie. A no tak, bo tutaj rzeczywiście jest powietrze, które mnie spycha trochę na jedną stronę. Muszę na to uważać. Spokojnie. Wow. No kurde, jeszcze raz próbujemy w takim razie. Ale zrobiło się tutaj dość niebezpiecznie, trzeba przyznać. Dobra, teraz tego załatwić. Okej, najlepiej właśnie w ten sposób się z nimi rozprawić tutaj w tym przypadku. No dzięki temu wiele mi nie mogą zrobić. Dobra. Teraz tego robota. Pięknie. No i proszę, jak już wiemy jak to zrobić, to od razu cała energia
w naszych rękach niejako. Tutaj jeszcze relikty, ale tak czy siak na niewiele się przydadzą, chyba że troszkę najwyżej powiększyły mi Naka. No i proszę bardzo, tam już mamy kolejnych. No, kurczę, tyle strzelają, że ciężko mi teraz czegoś uniknąć. Chyba użyję supermocy, powiem wam, żeby tutaj nie ryzykować. Teraz ruszajmy na kolejnych. Dobra. Gotowe, tutaj jeszcze zabiorę. Muszę uważać, żeby nie spaść, bo tutaj faktycznie są takie strasznie wąskie platformy, z których można bez większych problemów spaść niestety. Dobrze, kolejny załatwiony. Idziemy dalej zatem. Okej, lewitatory się znowu naszym kompanom przydały. Rety! Te lewitatory są w dechę! Nak ich absolutnie nie potrzebuje. Jest na tyle potężny, że skok z tak dużej wysokości nie robi na nim wielkiego wrażenia. Okej, idźmy tutaj. No i jeszcze kolejne kryształy, kolejne kamienie słoneczne. Spróbuję tym razem ich zajść. Oj, muszę uważać. Dobra, jeszcze jeden. Okej, idziemy na tego z rakietnicą jeszcze. Proszę bardzo. Co my tu mamy dalej? Są kolejni. Ajajaj, trafił mnie, kurczę. Niedobrze, niedobrze. Teraz. Bardzo ładnie. Tam nie przejdziemy w tej chwili. Ale zobaczymy, może uda się tam to przejście jeszcze jakoś otworzyć. Na razie przejmy tutaj. Czy przypadkiem tutaj nie ma żadnego sekretu? Chyba nie. Tak dziwnie, kurczę. Tam jest jeszcze jedno wysunięte, jeden wiatrak. Ale okej, widzę, że tędy się przedostanę tutaj, gdzie było zamknięte. I teraz otwieram naszym przejście. I możemy we trójkę ruszać. Dobra. Tutaj gdzieś mamy relikty. Chyba na górze coś mi się wydaje. Tak jest. Aj, muszę uważać, bo tam kurczę strzela. Skubany, no. Trochę mi odjął energii. Okej, załatwiony, ale muszę uważać, bo jeden strzał, jedno uderzenie i zapewne zginę. Dobra. Możemy zatem ruszać dalej. Tutaj już kolejni czekają. Użyję może super manewru. Idźmy dalej. Tam teraz przeskoczymy. To już czekają na mnie kolejni. Ale pięknie się udało ich szybko załatwić. Następnie już, kurczę, w oczekiwaniu. O nie, tylko nie oni. Dobra, spokojnie, spokojnie. Pięknie, jeden załatwiony. I jeszcze tego. Bardzo dobrze. I tutaj mamy jeszcze relikty. I jakiś filmik chyba. Ten pojazd leci prosto do Trogdo. Wiktor nie będzie marnował czasu. To ciekawe. Terytorium Gundahara osiągniemy za kilka minut. W okolicach fabryki? Nie. Wiele kilometrów dalej. Chyba, że zrobię to tak. Planuje pan uratować Charlotte? Jak nie odzyskamy klucza, to dojdzie do tragedii. Tak, oczywiście. Najpierw klucz, później Charlotte. Tylko szybko, zrozumieliście? Naprzód, doktorze. A więc kolejny podrozdział rozpoczynamy. No i sami słyszeliście. Jednak wiadomo, doktorkowi zależy na tym, żeby uratować Charlotte. Mam nadzieję, że nie wykombinuje nic złego, żeby... nic głupiego, żeby szybciej uratować Charlotte. Może się niecierpliwić w końcu, że długo nie możemy odnaleźć klucza i może się obawiać o to, że życie Charlotte jest w niebezpieczeństwie. Mam więc nadzieję, że nic mało rozsądnego nie zrobi. Niech tutaj lepiej się skupi na tym, co Nak aktualnie wykonuje i niech mu zaufa po prostu. W ten sposób powinno nam się udać zarówno uratować Charlotte, jak i zdobyć starożytny klucz. Bardzo ładnie. Tutaj zabieramy znowu kryształy. I wjeżdżamy windą na górę. Lećmy więc dalej. Tutaj już czekają na nas relikty i znowu też kamienie słoneczne. Dobra, mamy robocika, którego trzeba pokonać. Okej.
Przejście otwarte. Ruszajmy więc dalej. Znowu relikty. Chyba kolejny wyskoczy stamtąd. Tak jest, tak myślałem. O nie, nie, nie. Kurde, muszę uważać, bo zaraz zginę. Jeszcze jedno uderzenie i padnę tutaj. Dobra, udało się. Tutaj chyba nic innego nie ma ukrytego. Chyba, że wejście na górę. Aha, bo ja tam muszę iść, ale tutaj mam sekret. Właśnie te relikty. Wchodzimy w takim razie. No i uważajmy, bo zaraz zginę, jak tak dalej pójdzie. Dobra, na szczęście udało się użyć super manewru i pokonać wszystkich bez większego problemu. Musimy tylko uważać, bo nie mam kolejnych okręgów gotowych. Trzeba trochę zebrać tych kamieni słonecznych. Przeszukaliśmy już prawie cały statek. Klucz musi gdzieś tutaj być. No i jest. Jest też i Wiktor. No to do dzieła. No to dopadnijmy go w takim razie. Myślę, że tu już go wiele nie uchroni przed tym. Ciekaw jestem, może uda się jeszcze w tym rozdziale właśnie znaleźć starożytny klucz, to znaczy zdobyć go. Bo jeśli chodzi o znalezienie, to już go znaleźliśmy w zasięgu wzroku. Ale trzeba zdobyć klucz, a pewnie ostatni rozdział będzie opowiadał tak naprawdę o uratowaniu Charlotte. No i przy okazji zaprzestaniu działań Gundahara i Wiktora. Zobaczymy co najpierw. Okej, tutaj jeszcze zabiorę szybko te kamienie słoneczne i jest też sekret. Dobra. Wchodzimy zatem po schodach na górę i jak najszybciej do Wiktora. Jeszcze kawałek drogi mimo wszystko przed nami. No, a tutaj kolejni, kurcze, przeciwnicy czekają. Dobra, mało brakowało, ale się udało. Teraz tego jakoś załatwić? Kurde, no. Musiałby trafić niestety. Ale wiele złego się nie stało, na szczęście. Tutaj się jakoś przeciśniemy. I będziemy mogli ruszać dalej. Proszę bardzo, są kolejni. Ajajaj, nie zdążę, no. No i patrzcie, jeszcze mnie trafił skubany. Okej, jednak udało się też jego trafić. I teraz wykończamy tego. Zbierzemy sobie jeszcze tutaj kamienie słoneczne. Dopiero teraz idziemy dalej. No, muszę uważać, bo jedno uderzenie i zginę. A mamy tutaj kolejnych robocików. A oni jednak potrafią odebrać sporo energii, nie ma co ukrywać. Dobra, jeszcze ten. I gotowe, przejście otwarte. Już jesteśmy naprawdę blisko Wiktora. Niewiele drogi przed nami. Wreszcie pełna energia. Zregenerowana. Idźmy więc tędy. Mam też 8 trafień, czyli trochę zwiększone obrażenia. To podstęp! Rzeczy samej. Katrina zginęła wskutek waszej żałosnej interwencji. Teraz wasza kolej. Jest jeszcze czas, Wiktor. Możemy to skończyć, nim rzecz wymknie się spod kontroli. Nikt więcej nie musi ginąć! Wystarczy! Na każdego przyjdzie kolej. Gdyby Katrina odeszła, realizując nasze marzenia, byłaby to piękna śmierć. Lecz zmarła na próżno! Tak jak wy teraz. Żegnaj, doktorze. Nie! No i kurde, jak się teraz nasi uratują? A, są lewitatory. Chłopcy, zostawcie ich mnie.
Doktorze, wróciłeś. Obiecałem. Pora was sobie przedstawić. Oto mój asystent Lukas. Witam. Wiele o pani słyszałem. A to jest Nak. Ostatnim razem nie mieliśmy okazji się przywitać. Miło mi. Najdroższa, wybacz ten pośpiech, ale jeśli w porę nie dotrzemy do kopalni Trogdo, nastąpi koniec świata. Czy są tu gdzieś może jakieś pojazdy latające? Podoba się wam? To był mój ostatni projekt dla Gundahara, nim dowiedziałam się, co kombinuje. Wspaniały! Niezła broń, no. Wkrótce nam się przyda. Doktorze, jest pewien problem. Gobliny zabrały wszystkie swoje skarby. Nie mamy reliktów, by zasilić machinę. Może uda mi się jakoś temu zaradzić. Nak, czy mógłbyś... się można było spodziewać. Przeklęty głupiec! No i dobra, a więc czas na ostateczną rozgrywkę. Proszę bardzo, strażnicy tutaj walczą z tymi ludźmi nawet. Ajajaj, mamy więc trochę tak trzy strony konfliktu niejako. Ludzi Wiktora, strażników, no i oczywiście Naka. Proszę bardzo, tam również walczył ten robot. Dobra. Rozpoczynamy więc rozdział 13, a więc ostatni. Myślę, że kawałek sobie tego rozdziału przejdziemy w tym odcinku, a w kolejnym wygląda na to, że już przejdziemy grę do samego końca. Poznamy więc zakończenie. No, jestem strasznie ciekaw w takim razie, jak to wszystko tutaj się skończy. Wiktor oczywiście się doigrał i... O kurczę, dobrze, że tam nie spadłem. I kierowany tutaj rządzą władzy ostatecznie zginął. Tego się można było spodziewać, że tam nie znajdzie niczego przyjaznego dla ludzi. Więc w sumie dostał potężną nauczkę za to, co robił do tej pory. Za to, co jeszcze chciał zrobić zresztą. Aj, tak mi mało brakowało, już go prawie trafiłem, a jeszcze mnie uderzył. Okej, tutaj przejdźmy na górę.
No i jesteśmy. Zabieramy kryształy. Proszę bardzo, od razu kolejni na naszej drodze. Najpierw może bym pokonał tych tutaj. Dopiero później zabrał się za robota. Dobra. Teraz. Okej. Trzeba było tylko po prostu obejść go od tyłu, żeby nie bronił się tą tarczą. No, a tutaj kolejni, kurczę. Najpierw niech powalczą, chociaż kurde, ten atakuje teraz już mnie od razu. Aj, trafił mnie skubany, no. Ach, niedobrze. Próbujemy więc raz jeszcze. Tym razem poszło trochę inaczej, bo najpierw... Okej. Najpierw ten strażnik załatwił robocika i to nam przy okazji trochę ułatwiło sprawę. Proszę bardzo. Nie musieliśmy się w ten sposób martwić o robota, tylko od razu załatwić tamtego. Ruszajmy więc tędy. Tutaj, jak rozumiem, zjedziemy sobie na dół i tu już czekają na nas następni przeciwnicy. Tam też widzę skrzynię z reliktami, za chwilę ją zabierzemy. Na razie staram się zbierać kamienie słoneczne, dlatego że myślę, że przydadzą mi się pod koniec gry 3 pełne okręgi, więc postaram się trochę tych kamieni słonecznych teraz pochomikować i zobaczymy później. Chociaż tak naprawdę do końca gry jeszcze wciąż daleka droga. Znaczy daleka, pewnie jeszcze jakieś 40-50 minut, ale teraz uciekamy, kurczę. Nie możemy się znaleźć w obrębie tego światła. Spadamy, spadamy. Teraz się może nie zajmujmy przeciwnikami. Okej, już mamy robota. Załatwiony od razu. I okej, wszyscy przeciwnicy zlikwidowani, chociaż jeszcze ten tutaj. Ruszajmy więc teraz tędy. Patrzcie, następni strażnicy przed nami. Ranę tego załatwiłem. Teraz poczekajmy, aż tutaj jego ochrona przejdzie. Wtedy będzie można się z nim rozprawić. Na przykład teraz. Dobrze. Tutaj znowu walczył ze sobą. Spadamy, spadamy. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Najpierw przydałoby się, żeby trochę też się nawzajem zlikwidowali, kurde. Nie widzę za wiele w tym momencie, niestety. Spokojnie, spokojnie. Kurde. Nie jest dobrze. Najpierw tego mniejszego by się przydało załatwić, ale nie wiem, czy to takie będzie proste tutaj. Zważywszy na fakt, że tamten mnie ciągle atakuje. Kurde. Dobra, trafiony. Straciłem wprawdzie trochę energii, ale tak czy siak udało się z nimi rozprawić. To jest najważniejsze. Proszę bardzo, znowu to coś. No dobra, jak tego uniknąć? Aha, w takich momentach... Kurde, za szybko. Powinienem jeszcze poczekać trochę. Czekajmy. I teraz. Dobra, zdążyłem. No i to samo z kolejnymi. Przejdźmy sobie obok po prostu. Proszę bardzo, tutaj już następni przeciwnicy czekają. Spokojnie, najpierw tego załatwię. No i teraz jakoś się z nim rozprawimy jeszcze. Niech uderzy 3 razy. I teraz. Szybko do niego. I załatwiony. Dobra, tutaj chyba jakiś sekret będzie, coś mi się wydaje. Chociaż nie. Jednak nie za bardzo. Nie mogę tego zniszczyć ani nic takiego. W takim razie idźmy tutaj. O nie, dwaj. Kurde, chyba najpierw ich załatwić w takim razie, wiecie? Będzie odrobinę łatwiej wtedy. Miałem nie używać wprawdzie tych super manewrów, ale tak jak mówiłem, jeszcze trochę czasu do końca gry zostało, więc mogę jeszcze nazbierać sobie tych kamieni słonecznych. Zresztą nie ma co tak też komikować tego, właściwie to po co, tak czy jak poradzimy sobie później i bez tego. Oj, trzeba przyznać, że Nak się robi naprawdę potężny. Coś mi się wydaje, że pod koniec gry będzie tak wielki, że szok. Zobaczymy zresztą. Wchodzimy tutaj. No, czy ktokolwiek teraz może mi sprawić jakikolwiek problem? Każdego załatwiam jednym uderzeniem. I bardzo dobrze, niech tak zostanie. Tutaj jeszcze jeden strażnik. I dwóch pomniejszych.
Dobra, nawet nie zdążyli nic zrobić, a już ich załatwiłem. No, tu mamy kolejnego. Próbę załatwić. Aj, musiałem uberlić, no. Muszę bardziej tutaj uważać mimo wszystko. Mimo tego, że jestem tutaj naprawdę potężny w tym momencie. Dobra. Załatwiony, przynajmniej uderzony raz. Okej. Wystarczy tak dwa razy uderzyć, widzę. To załatwi sprawę. Gdzie teraz? Tutaj jakoś się wdrapiemy, mam nadzieję. Jednak to powinien zrobić automatycznie, tak jest. No dobra, tutaj relikty. Niestety w ogóle mi nie zregenerowały energii, szkoda trochę. Jeszcze kurde ten mi odebrał, no ale okej. Idziemy dalej. Oj, tutaj muszę uważać. Dobra. Pięknie, jeszcze uciekamy. I bardzo ładnie. No trzeba przyznać, że ta lokacja wygląda imponująco. Strasznie to fajnie wygląda wszystko. Dobrze. Tego nie mogę niszczyć. Tak to wygląda, jakby było do zniszczenia, ale nie za bardzo. Dobra, kolejni załatwieni. Tutaj jeszcze jeden. Aj! Wtedy się uderzyłem, ale na szczęście wiele energii to mi nie odebrało. To gdzie teraz? To jest pytanie. Tutaj? Wow, co to jest? I jak to właściwie pokonać? Zaraz, kurczę, będziemy walczyć zapewne. Mamy więc do czynienia z jakimś, powiedzmy, bossem. Wow. Dobra. No nie, jednak, kurczę, załatwiony dość szybko. Trzy ciosy wystarczyły. To bossem bym tego nie nazwał raczej. Dobra, co jeszcze tutaj stanie na mojej drodze w takim razie? Nie ma się co dziwić, że coraz to więksi przeciwnicy atakują, no bo jestem na tyle wielki teraz, na tyle ogromny, że naprawdę ciężko by tu było jakoś Naka powstrzymać w takiej formie. Dobra, czemu nie mogę tędy przejść? Aha, muszę to po prostu zniszczyć, tyle. Okej. No, znowu ten. Kurde, widzieliście to? Dobra, próbujemy raz jeszcze. Miejmy nadzieję, że teraz bardziej mi się to uda, chociaż muszę uważać na te ciosy. Może teraz. Okej. Znowu uderzy. Atakujemy. Kurde, jeszcze to nie wszystko. Ejejej, znowu trzy razy. Dobra, i teraz szybko zaatakować. Dobra, udało się. Możecie też zwrócić uwagę, że teraz jak właśnie miałem to ulepszenie tego gadżetu ostatnio, no to właśnie nabija mi się właściwie ten okrąg każdego kryształu podwójnie. Widzicie, że wszystkie okręgi mam na żółto, ale tam jeszcze jest w środku taki pomarańczowy pasek. Jeden okrąg już mam z pomarańczowym paskiem pełnym, a teraz drugi się nabija. I domyślam się, że właśnie z tym pomarańczowym paskiem jest dopiero ta zwiększona moc tych super manewrów, więc to jest fajna sprawa. Teraz spróbuję sobie właśnie nabić drugi okrąg w ten sposób. Aj, musiałem uberwać, no. Okej. Przeżyliśmy to jeszcze. Dobrze by było zebrać jakieś relikty w takim razie. Tylko, że na razie nic takiego nie widać. Miejmy jednak nadzieję, że coś tutaj się znajdzie. Na razie tylko kryształy. I widzicie? Kolejny okrąg w pełni napełniony. Teraz już napełniam sobie też ten trzeci dodatkowo. Dobra, tutaj zebraliśmy relikty i to mi sporo energii zregenerowało. No, tutaj muszę uważać. Nie chcę go eliminować super manewrami, bo myślę, że... Ajajaj. Tak też można sobie raczej poradzić. Dobra, spokojnie. Teraz znowu uderzyć. No i się udało. Wow, jest kolejny, no to niedobrze. Spokojnie, niech trzy razy uderzy. I teraz. Dobra. Teraz znowu to samo. Jeszcze raz do niego podejdźmy. No i pięknie. Ogólnie ten przeciwnik nie jest trudny do pokonania, ale za to zadaje duże obrażenia i to jest największy tutaj problem tak naprawdę. Dobra, energia zregenerowana na maksa. Znamy już niebezpieczeństwo, o którym była mowa. Cóż, to faktycznie poważna sprawa.
Transformacja już się zaczęła. Jak ją powstrzymać? Ta wielka sfera znajduje się w centrum zamieszania. Rozwal ją. Może wszystko wróci do normy. Wielka sfera. Jasne. Nak! Powodzenia! Bez obaw, doktorze. Sam pan mówił, że jestem pana arcydziełem. No dobra, w takim razie spróbujemy. Jeszcze ten podrozdział myślę, że sobie skończymy w ramach tego odcinka, a resztę już zrobimy w następnym materiale. Myślę, że już ostatnim. Chyba, że nagle rozdział okaże się niewiarygodnie długi, ale szczerze mówiąc wątpię. Dobra, teraz atakujemy szybko. No, brakowało, abym nie zdążył, ale udało się jednak. No i okej, ruszajmy. Spokojnie, tutaj mamy kolejnych. Pięknie. Zaraz będziemy mieli wszystkie trzy okręgi ulepszone na maksa. Patrzcie, oni są tak mali, że nawet ciężko ich w ogóle zaatakować. Po prostu ich zdeptuje. Niesamowite po prostu. Aj, kurde, ale teraz się włapałem niepotrzebnie. Ale to nic, mam nadzieję, że niedługo znajdę relikty. Nawet tutaj już mam. Proszę bardzo, chociaż one mi za wiele energii niestety nie zregenerowały. Dobra, wiecie co? Użyję chyba super manewru. Proszę bardzo. Rzeczywiście atak był potężniejszy. I w ogóle to mi ujęło tylko ten pomarańczowy pasek, czyli tak naprawdę mogę teraz nawet 6 razy z rzędu uderzyć super manewrem. Fajna sprawa więc. Tutaj coś mamy. Trzeba będzie to wykorzystywać na przyszłość. To na pewno. A tymczasem przejdźmy tutaj. Ojejku, naprawdę. W takim razie raz jeszcze przejdźmy. Tym razem już bez wpadki, żeby się obyło. Okej. Niepotrzebnie wtedy robiłem unik, bo to tylko źle zrobiło. O kurde, co ja teraz zrobię? Co jest grane? Co ja teraz muszę zrobić? Nie widzę tutaj niczego. Kurczę, sam teraz nie wiem. Tam nie przeskoczę przecież w żaden sposób. Chyba muszę to po prostu zniszczyć jakoś. Dokładnie. Myślałem, że muszę tego unikać, ale jednak tym razem zniszczenie okazało się opłacalne, bo dzięki temu otworzyło się przejście. Dobra, to niestety też mi nie zregenerowało życia, szkoda. Ich zaatakuję jeszcze raz i teraz. Dobra, czekamy na kolejny atak. Wow, jeszcze to mnie objęło zasięgiem, no kurde. Szkoda. Ale miejmy nadzieję, że zaraz w takim razie znajdziemy jakieś relikty, które mi zregenerują trochę energii. A najlepiej, żeby to było trochę więcej niż trochę. Tylko, że na razie tych reliktów ani widu, ani słychu. Szkoda troszkę. Wow, co my tu mamy? Ach, kurczę, mało brakowało. Jeszcze raz w takim razie. Miałem szczęście, że akurat tutaj jest checkpoint. I możemy sobie od razu kontynuować. Dobra, przeskoczmy. Jeszcze drugie. No, trzeba przyznać, że Nak już jest naprawdę taki ociężały i powolny. To zdecydowanie teraz czuć. Dobra, gdzie teraz? Tutaj przeskoczymy, a raczej przejdziemy po prostu. Dobra, mamy kolejnych przeciwników. Spokojnie, damy radę, wystarczy tylko uniknąć i później uderzyć. To raczej większego problemu nie sprawia. Kolejne relikty po naszej stronie. Dobra, idźmy więc. Zapraszam do ataku. Okej. To naprawdę nie sprawia żadnych problemów. Przy okazji nabiliśmy 8 trafień, to dobrze, bo będziemy mieli większą moc naszych ciosów. Teraz jak już się nauczyłem, że można to też niszczyć takim ogromnym nakiem, to będę to robił, tym bardziej, że jest to konieczne, żeby się dalsze przejścia po prostu otwierały. Dobra, znowu mamy ich. Teraz zwróćcie uwagę, że już jestem tak wielki, że... No, tylko teraz muszę się zregenerować. Jestem tak wielki, że już nawet właśnie ci przeciwnicy są mniejsi ode mnie, a wcześniej
byli nawet więksi. Ciekawe, ciekawe. Jestem strasznie ciekaw, jak bardzo Nak się powiększy jeszcze do końca tej gry. No patrzcie, dosłownie niektórzy przeciwnicy teraz wyglądają trochę jak mrówki. Już naprawdę nie mogą wiele tutaj zdziałać. Okej. Już mamy kolejnych. Nie no, powiem wam, że teraz spróbuję ich załatwić normalnie. Dwa uderzenia wystarczają, bez problemu. Kolejne relikty. No i jesteśmy coraz bliżej, ale ponieważ rozpoczął się właśnie kolejny podrozdział, no to już nim zajmiemy się w następnym odcinku, w którym to myślę, że przejdziemy sobie grę. Wyczekujcie więc ostatniego materiału, który prawdopodobnie na kanale pojawi się jutro, a tymczasem żegnam się z wami. Do usłyszenia!